Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj widzimy się troszkę inaczej, z troszkę innej perspektywy, ponieważ jak już pewnie widzicie, będziemy dzisiaj sobie robić tier ranking książek, które przeczytałam jak dotąd w 2021 roku, czyli zrobimy sobie jeszcze takie jedno podsumowanie tej pierwszej połowy właśnie tego roku. Ja takie filmy widziałam na pewno u Karoliny Skąbuk oraz u Nicoli Dr. Book, także u dziewczyn widziałam te filmy. Jeżeli Wy ich jeszcze nie widzieliście, to bardzo gorąco Was zachęcam, żeby zobaczyć. No i co? Myślę, że tutaj nie ma tak naprawdę co przedłużać, tylko jeszcze wyjaśnię, jakie są kategorie. Więc tak jak widzicie na ekranie, w kategoriach mamy potencjalnego ulubieńca, czyli książkę, która podobała mi się tak bardzo, że ma naprawdę spore szanse, żeby znaleźć się pod koniec roku w tym ostatecznym rankingu najlepszych przeczytanych książek w 2021 roku. Druga kategoria to książka bardzo dobra, która naprawdę bardzo mi się podobała, ale jednak czegoś jej zabrakło, żeby być tym ulubieńcem. Dalej mamy książkę w porządku, ale taką, która nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Tutaj zazwyczaj są takie książki, które oceniam na 3 gwiazdki na Goodreads. To jest zazwyczaj właśnie taka książka w porządku, ale bez szału. Dalej mamy książkę, o której już zapomniałam, to znaczy, że zupełnie nie wywarła na mnie wrażenia. Być może w momencie czytania nawet mi się podobała, ale z biegiem czasu po prostu gdzieś tam zatarła się w pamięci i nie została ze mną. No i ostatnia kategoria to książka albo słaba, albo książka może nie tyle słaba, co też jakieś takie moje osobiste duże rozczarowanie. I tutaj myślę, że doskonale wiecie, co na pewno się znajdzie, jeżeli oglądaliście mój poprzedni film. Okej, no to sobie zaczynamy. I tutaj na pierwszej pozycji mam książkę Perfekcyjna rodzina Alex Dahl. No i tutaj myślę, że to jest książka ok, ale bez szału. Ja o tej książce mówiłam na moim kanale dosyć dużo. To jest taka książka, która na początku mi się bardzo podobała, końcówka też mi się podobała, ale środek do wycięcia jak dla mnie. Trzygwiazdkowa pozycja zdecydowanie. Później mam dwie książki z serii Ala Makota i ja te książki czytałam w ramach takiego przypomnienia sobie dzieciństwa, ponieważ to są książki mojego dzieciństwa właśnie. Natomiast z perspektywy osoby dorosłej mogę ja też je wstawić właśnie do tej kategorii ok, ale bez szału. I tutaj mam Ala Makota 1 i również Ala Makota 2 do tej kategorii leci. Dalej mamy książkę Marka Twaina. Kurczę, widzę, że ta kategoria będzie miała zdecydowanie najwięcej pozycji, ponieważ dalej mamy książkę Marka Twaina Tajemniczy Przybysz. To jest książka, którą ja czytałam w ramach takiego klubu czytelniczego w moim mieście. I dla mnie to też jest książka ok, ale bez szału. To znaczy ona po prostu była w porządku, coś tam z niej wyniosłam, cieszę się, że przeczytałam. Może inaczej, może nie żałuję, że ją przeczytałam. Natomiast nie zostanie ze mną na jakiś długi czas i może ją tam właściwie do kategorii już zapomniałam. Myślę, że mogłabym dodać ją do kategorii już zapomniałam tak naprawdę. Dalej mamy Ucieczkę na szczyt Bernadette MacDonald. I to znowu jest książka ok, ale bez szału. Ja z tą autorką ogólnie mam taki jakiś problem, ponieważ czytałam jeszcze inną jej książkę, biografię Kurtyki i tam ta książka też za bardzo mi się nie podobała. Tutaj podobnie, początek mi się bardzo nie podobał, był bardzo taki rozwleczony, bardzo dużo było takiego tła historycznego. Natomiast później zrobiło się już dużo lepiej, bo było rzeczywiście więcej o samych wspinaczkach. No ale ostatecznie jest to książka taka po prostu ok. Dalej mamy książkę Za zamkniętymi drzwiami B.A. Paris. I to jest książka, którą wrzucę do kategorii bardzo dobra. To na pewno nie jest potencjalny ulubieniec, ponieważ jest to jedna z tych książek, które mniej mi się podobały, jeżeli chodzi o tę autorkę, ale nadal świetnie się przy niej bawiłam, bardzo mnie wciągnęła i bardzo szybko ją przeczytałam, tak więc myślę, że możemy ją przypisać do tej kategorii właśnie bardzo dobra. Następnie mamy tutaj Tajemną historię Donny Tartt. I Tajemna historia to też będzie książka ok, ale bez szału, ponieważ no, nie powiem, że jest słaba, chociaż jest trochę rozczarowaniem, bo jednak spodziewałam się po tej książce dużo więcej. Natomiast no, była ok, doceniam, ale jednak no, nie zrobiła na mnie jakiegoś strasznie dużego wrażenia. Następnie mamy książkę Zamiana, która generalnie nie jest jakąś wybitną książką, ale bardzo dobrze się przy niej bawiłam, więc myślę, że dam ją do kategorii bardzo dobra. Bo nie była taka, znaczy była ok, ale bez szału. Ale jednak mimo wszystko pamiętam te emocje, może nawet nie tyle emocje, co po prostu takie poczucie naprawdę dobrej rozrywki, które we mnie wywołała, więc no, zasługuje. Niech będzie, że będzie w kategorii bardzo dobra. Okej, i dalej mamy książkę Sen o Okapi. Kto oglądał moje podsumowanie półrocza poprzednie, ten wie. Dla mnie jest to ogromne rozczarowanie. Ja po tej książce naprawdę spodziewałam się wiele, no a okazała się dla mnie naprawdę no, rozczarowaniem po prostu. Dlatego daję ją do tej kategorii słaba. Tutaj powinno być słaba, łamane przez rozczarowanie. Dlatego właśnie Sen o Okapi ląduje tam. Następnie mamy Kazuo Ishiguro i Klara i Słońce. Ta książka naprawdę bardzo mi się podobała, chociaż ja już w momencie czytania wiedziałam, że nie będzie to żaden ulubieniec, ani nic w tym stylu. Natomiast do kategorii bardzo dobra jak najbardziej mogę ją dać, bo naprawdę uważam, że jest bardzo dobra.
I podobnie tutaj, w ogóle te dwie książki czytałam razem w jednym z vlogów czytelniczych, podobnie tutaj będzie z książką Angst with Happy Ending Weroniki Łodygi. Również uważam, że jest naprawdę bardzo dobra, chociaż początkowo myślałam, że mi się nie spodoba albo że będzie taka właśnie przeciętna. Natomiast ostatecznie okazało się, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Nie ulubieniec, ale jednak zasługuje na uwagę. Następnie mamy Cukry Doroty Kotas i to jest ponownie książka, która nie będzie zdecydowanie ulubieńcem, ale którą doceniam no, za wiele rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze za odwagę autorki o pisaniu o własnym życiu w taki sposób, po drugie za warstwę językową, bo jest naprawdę dobrze napisana. Także myślę, że również mogę tę książkę dać do kategorii bardzo dobra. Nie jest to ulubieniec z tego względu, że tak jak mówiłam ostatnio chyba w podsumowaniu, to jest taka książka bardzo intymna, bardzo osobista. Mnie trochę takie książki przytłaczają, dla mnie to jest za dużo i ja niekoniecznie chcę wiedzieć te wszystkie informacje na temat danej osoby, no ale trudno tej książki po prostu nie docenić i myślę, że gdybym dała ją do kategorii niżej, to jednak no, ujęłabym jej zdecydowanie. Dalej mamy kategorię Bitwa, książkę, nie kategorię, przepraszam, Bitwa Braci. I dla mnie to jest książka, która okazała się bardzo dużym rozczarowaniem, więc damy ją do ostatniej kategorii. Ze względu na to, że po prostu ja po autorze spodziewałam się bardzo dużo, a w tej książce wkradło się sporo takich no, dziwacznych błędów, które według mnie w książce, w takiej książce i książce takiego autora, który jest naprawdę znawcą tematu, takich książek po prostu, takich błędów po prostu być nie powinno. Chociaż później, jak czytała tę książkę moja przyjaciółka, to ona mówiła, że ta książka jest, wcale nie jest taka zła, więc dla mnie jest to osobiście rozczarowanie, ale już nie powiem tak jak kiedyś, że jest to rzeczywiście słaba książka, więc wybór i decyzję, czy ją czytać, czy nie, pozostawiam Wam. To jest oczywiście książka, która opowiada o Harrym i Williamie, czyli o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Dalej mamy książkę Cień i Kość. I to jest znowu taka książka w porządku, ale no, dla mnie to nie jest nic specjalnego. Ja się zupełnie nie wkręciłam w ten świat, dalej nie przeczytałam kolejnych tomów. Zrobię to chyba kiedyś, ale, no, ale nie ma tutaj dla mnie nic specjalnego, co by mnie jakoś wyjątkowo zachwyciło w tej książce. Dewocje Anny Cierkowskiej to bez wątpienia książka bardzo dobra, bardzo ciekawie napisana, bardzo ciekawa forma i również bardzo ważny temat ta książka porusza. Tak więc tutaj zdecydowanie bez zastanowienia książka bardzo dobra. Trochę jej do ulubieńca zabrakło, widzę, że w ogóle jeszcze nic w tej kategorii nie mamy, także no, wysoko stawiam tutaj wymagania z tego co widzę. No i tutaj mamy książkę, z którą mam problem. Jest to książka Zmierzch świata Windsorów, napisana przez Marka Rybarczyka. Ja kiedy tę książkę czytałam, to bardzo mi się ta książka podobała i wtedy dałabym tę książkę bez zawahania do kategorii bardzo dobra. Ale potem właśnie moja przyjaciółka, wspomniana już tutaj dzisiaj, która ogarnia temat bardzo, powiedziała, że w tej książce jest również bardzo dużo błędów, których ja no, moim amatorskim okiem nie byłam w stanie wyłapać. No i już po prostu nie mogę patrzeć na tę książkę w ten sam sposób, dlatego dam ją do kategorii ok, ale bez szału. Farba znaczy krew. To jest reportaż byłego myśliwego, który się dokonał takiego, wiecie, nawrócenia, nazwijmy to. To znaczy, kiedyś był myśliwym, wychowywał się w takiej rodzinie, w takiej tradycji, natomiast później dostrzegł, jak wiele to ma wad, jak to jest w ogóle niehumanitarne, jak bezsensowne to w ogóle jest. I tematyka jest bardzo ciekawa, natomiast sama książka jest napisana w taki sposób, że jest sporo nudnych momentów w niej. I myślę, że z tego powodu właśnie, że jest taka nierówna według mnie, to również dam ją do kategorii ok, ale bez szału. Kolejna książka to Harry i Meghan, Chcemy być wolni, czyli znowu coś w tematyce brytyjskiej rodziny królewskiej. Tym razem książka, to jest taka historia miłości tak naprawdę Harry'ego i Meghan, więc to jest bardzo romantyczna książka. No i to jest książka, którą też mogę dać do kategorii ok, ale bez szału. No, ona jest napisana w taki sposób bardzo bajkowy, bardzo romantyczny. No, z rzeczywistością, czy ma dużo wspólnego, to ciężko oceniać, natomiast no, jest taka dosyć niewiarygodna, więc na pewno nie wywarła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale jakieś tam informacje z niej wyniosłam, więc nie była taką jakąś stratą czasu czy rozczarowaniem jakimś wielkim. Kolejna książka to Grobowa cisza, żałobny zgiełk. To jest taki zbiorek opowiadań Yoko Ogawy bodajże, czyli tej autorki, która napisała Ukochane równanie profesora. I to jest książka bardzo dobra. Ja ją czytałam jakoś na początku roku, ale naprawdę bardzo mi się podobała, tak więc dodaję ją do kategorii bardzo dobra. Kolejne dwie książki to książki, które trafią do potencjalnego, a w zasadzie nawet nie potencjalnego, tylko totalnego ulubieńca, czyli książki z serii Harry Potter. No ja te książki uwielbiam. W tym roku robiłam akurat reread Więźnia Azkabanu i Zakonu Feniksa, tak więc tutaj w ogóle bez dyskusji, nawet niepotencjalny ulubieniec, bo ja te książki czytam nie pierwszy raz, więc wiecie, jaki mam do nich stosunek. I dalej Jesień Alice Smith, czyli również książka, która jest potencjalnym ulubieńcem, jak na razie zdecydowanie jedna z najbardziej wyróżniających się pozycji w tym roku. Później mamy Lokatorkę. Lokatorka to jest książka, która
no, taka słaba rozczarowanie. Ona mi się momentami podobała, momentami była wciągająca, natomiast duża część była trochę nudna, trochę mam wobec niej zarzutów, o których też mówiłam właśnie w podsumowaniu czerwca, bo ja tą książkę czytałam w czerwcu, także, tak więc całkiem niedawno. No, no, zdecydowanie nie jest to książka, nawet to nie jest książka okej, ale bez szału, wydaje mi się. Wydaje mi się, że bardziej pasuje do kategorii właśnie słaba albo rozczarowanie. Kolejna książka to Na skraju załamania B.A. Paris. I to jest książka, którą mogę dodać do kategorii potencjalny ulubieniec. To jest pierwsza książka tej autorki, którą przeczytałam. I naprawdę świetnie się przy niej bawiłam, bardzo mi się podobała, niesamowicie mnie wciągnęła. Więc kto wie, być może znajdzie się w tej topce roku. Dalej mamy Nagie serca Colleen Hoover. Ja tę książkę czytałam w wersji angielskiej, ponieważ ona dopiero swoją premierę będzie miała chyba za 2 dni, kiedy ja nagrywam ten film, natomiast jutro chyba, kiedy Wy go widzicie. I to też jest książka, która może być potencjalnym ulubieńcem, bo to jest taka stara, dobra Colleen Hoover. Taka Colleen Hoover, którą ja pokochałam, która nie ma nic wspólnego z Lilą czy Verity, tylko taka po prostu tradycyjna, romantyczna, wzruszająca Colleen Hoover. Ja takie książki bardzo lubiłam kiedyś i to był taki po prostu powrót do tego, za co tę autorkę pokochałam i naprawdę wzruszyłam się nieraz na tej książce, więc myślę, że może się znaleźć w topce, kto wie. Dalej mamy książkę Od jednego Lucypera. I to jest książka bardzo dobra. Bardzo mi się podobała, ale jednak myślę, że czegoś jej zabrakło, żeby dać ją do kategorii wyżej. Pacjentka. To jest książka, z którą mam trochę problem, bo w momencie czytania ona mi się całkiem podobała, a im dłużej mija czasu, im więcej czasu mija od tego, kiedy ją przeczytałam, im dłużej o niej myślę i im dłużej też z Wami o niej rozmawiam, tym bardziej dociera do mnie, że to wcale nie jest taka dobra książka, więc chyba dam ją do kategorii na razie takiej pośrodku, czyli tej trzygwiazdkowej, okej, ale bez jakiegoś większego szału. Lolek Adama Wajraka to jest książeczka dla dzieci, bardzo króciutka, ale bardzo wzruszająca o piesku, który został porzucony, wiele w życiu przeszedł, ale ostatecznie trafił do dobrej rodziny. To jest w ogóle no, częściowo prawdziwa historia właśnie pieska Adama Wajraka, który istnieje naprawdę. Także no, to jest książka bardzo dobra, bez wątpienia. Bardzo Wam ją polecam, jeżeli lubicie takie historie. Dalej mamy poradnik dżentelmena, czy tam poradnik dla dżentelmenów o występku i cnocie. Ja zawsze mam problem z tym tytułem. To jest książka, o której ja również mówiłam na kanale w jakimś reading vlogu, chyba w jednym z pierwszych, które nagrywałam. I to też jest książka okej, ale bez szału. Ja wiem, że wiele osób tę książkę bardzo lubi, ale no, dla mnie to nie jest nic jakoś bardzo specjalnego. Tak więc dodaję ją do tej kategorii. Kolejna książka, którą tutaj mam, to książka Red, White, Royal, Blue. I dla mnie to jest książka, która okazała się ogromnym rozczarowaniem, bo ja o niej słyszałam tak wiele zachwytów, tak mnóstwo osób się tą książką zachwycało, że kiedy w końcu ją przeczytałam, a przeczytałam to drugie poprawione wydanie, więc to już nawet nie kwestia tłumaczenia, no to dla mnie było to ogromne rozczarowanie, bardzo słabo oddane realia dworu królewskiego w Wielkiej Brytanii, ale też po prostu według mnie bardzo słaby romans. Dalej mam tutaj książkę Reguły dla dziewczyn i to jest książka dla młodzieży, ale taka feministyczna książka dla młodzieży. Oczywiście ona tego feminizmu nie rozwija i nie przedstawia w jakiś taki bardzo dogłębny sposób, ale uważam, że właśnie dzięki temu, że jest taka bardzo przystępna, to może trafić do wielu nastolatek i z tego powodu uważam, że jest to książka bardzo dobra. To jest mniej więcej taka książka na tym samym poziomie, co Angst with Happy Ending. Dlatego właśnie skoro Angst with Happy Ending dałam tutaj, to myślę, że Reguły dla dziewczyn również. Dalej mamy Sempre Susan, czyli takie wspomnienie o Susan Sontag, napisane przez Sigrid Nunes, autorkę, którą ja bardzo lubię za przyjaciela. To jest, ta autorka mieszkała z Susan Sontag przez jakiś czas, była również partnerką jej syna, dlatego właśnie zdecydowała się, a właściwie poproszono ją o to, żeby napisała takie wspomnienia. I uważam, że wyszło jej to naprawdę nieźle i to też jest książka bardzo dobra. Dalej mamy książkę Rebeki Zolnit, Matka Wszystkich Pytań. Ja o tej książce mówiłam na moim kanale naprawdę sporo, także jeżeli nie jesteście tutaj nowi, to wiecie, że to jest zdecydowanie potencjalny ulubieniec. Dalej mamy książkę Sally Rooney, Rozmowy z przyjaciółmi i tutaj znowu, jeżeli oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że to jest również jedna z lepszych książek, które jak dotąd przeczytałam w tym roku, więc też zdecydowanie kategoria potencjalny ulubieniec. Kolejna książka to Terapeutka B.A. Paris, już trzecia książka tej autorki w tym zestawieniu. No i ze względu na to, że po prostu nie chcę dawać dwóch książek tej samej autorki do kategorii potencjalny ulubieniec, to dam ją do kategorii bardzo dobra, ale również naprawdę bardzo mi się podobała, bardzo, bardzo dobrze się przy niej bawiłam i świetnie spędziłam z nią czas. Także no, zdecydowanie książka bardzo dobra dla mnie. To tylko przyjaciel to książka, z którą mam duży problem, ponieważ ona generalnie rzecz biorąc mi się podobała, natomiast jest tam taki wątek i rozwiązanie tego wątku, które bardzo mnie zdenerwowało i bardzo nie przypadło mi do gustu. Ja o tym mówiłam w podsumowaniu, ale w takiej sekcji spoilerowej, więc możecie sobie wrócić do tego filmu i obejrzeć tą sekcję spoilerową, jeżeli Wam to nie przeszkadza. Natomiast ja na ten moment dam tę książkę do kategorii okej, ale bez szału.
Utonęła, Teres Bowman. To jest książka, jedna z moich takich ulubionych obecnie pisarek, mam wrażenie. Teres Bowman bardzo sobie cenię. I to jest jej debiut literacki, który w Polsce ukazuje się jako trzecia jej książka. I dam tą książkę do kategorii bardzo dobra, bo jednak nie jest to ten poziom, co ta druga. Natomiast wciąż jest to książka naprawdę bardzo dobra, jak na debiut to naprawdę rewelacja. Dalej kategoria Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę. I to jest książka, o której ja tak naprawdę, ja nie wiem, o czym ona była do końca, nie pamiętam o niej za bardzo. Ja się odbiłam od tego języka, takiego bardzo poetyckiego. O tej książce, jako każdej, tak naprawdę z nich też mówiłam na kanale, więc nie ma co tutaj się rozwodzić nad tym. Dam ją po prostu do kategorii Już zapomniałam. I ostatnia książka to taki zbiór opowiadań Marie Aubert. Książka, która ma tytuł Zabierz mnie do domu, chyba z tego co pamiętam, bo nie widzę tutaj dobrze tytułu, bo jest za malutki. No i tak jak wspomniałam, jest to zbiorek chyba tam 9 króciutkich opowiadań. Te opowiadania zapowiadają się bardzo dobrze. One mają ogromny potencjał, natomiast są za krótkie, żeby po prostu można było je w pełni docenić. I myślę, że z tego powodu dam tę książkę do kategorii OK, ale bez szału, z takim zaznaczeniem, że jest to jedna z lepszych książek, które przypisałam do tej kategorii. I czy to wszystkie książki? Tak. To są wszystkie książki, które miałam Wam tutaj do pokazania w tym rankingu. Na ten moment przeczytałam ich 40. W rankingu widzicie ich 39, ale tej ostatniej tutaj nie zawarłam, ponieważ przeczytałam ją dosłownie przed chwilą, także już nie miałam czasu jej dodać. Dajcie znać, czy taki ranking Wam się podobał, czy chcielibyście widzieć więcej tego typu rankingów na moim kanale i jeżeli tak, to jakich kategorii, w jakich książek, jakich wiecie, jakiej tematyki. Ja się robi całkiem przyjemnie, muszę przyznać, także jeżeli mielibyście ochotę, to ja chętnie coś takiego zrobię. A tymczasem to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!